Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, zanim cokolwiek zrobimy, to przede wszystkim na razie zostawimy tutaj panów w świętym spokoju. Wiem, gdzie jest trzeci element słoneczny, więc myślę, że możemy tam się jednak najpierw udać. Jak tam, ja niedawno wybiłam nowy poziom, dlatego teraz będzie nam daleko do kolejnego. Ale tak, potrzebowałabym na pewno kupić sobie zdecydowanie lepszą broń, bo ta moja jest już naprawdę za słaba. Może spróbujemy u Fiska coś kupić, bo przecież możemy kupować normalnie, handlować z ludźmi. Umożliwia nam to z jednej strony właśnie to, że nie jest usunięty. Nie wiem, dlaczego zagadało mi do Dextera. Fisk, słuchaj. Cześć. Towar mi pokaż. Co ty masz za miecze? Coś takiego zajebistego bym potrzebowała. Miecz bojowy. No, słabe. Słabe. Taka słabiutka. Można by było spróbować kupić broń. Gdzie? W nowym obozie. Albo w obozie sekty. Czemu ten kopar tak dziwnie zszedł na dół? No to fajnie schodzisz na dół, żeby się... no... Dobra, nieważne. Tak, co ja chciałam? Dobra, idziemy najpierw po ten jeden element słoneczny. Potem spimy sobie troszeczkę w lesie, bo tam będzie trochę stworzeń. Tutaj na razie zostawimy pana Mordraga i wszystkich, bo mnie tutaj biją ludzie. Na razie damy sobie spokój z tym akurat zadaniem. I właśnie przejdziemy się tutaj przez las. Na plażę. Tak, ten element oto słoneczny znajduje się w okolicy wieży mgieł na plaży. Tam obok niej. Może część osób bardziej skojarzy, że w Mrocznych Tajemnicach jest tam obóz. Ale no wiecie, no nie grałem jeszcze w Mroczne Tajemnice, także to inna sprawa. Dobra, tam są ścierwojady. Dobra, idziemy tą stroną, więc tamtym stworzeniom damy sobie chwilowo spokój im. Nie wiem, czy dobrze idę. W sumie, no wydaje mi się, że tak. Możemy na spokojnie iść tędy. Podekspimy troszeczkę tutaj, przez ten lasek też przejdziemy. I zobaczymy, co to tam będzie. Wiecie, mamy problem. Potrzebujemy po prostu mieć lepszą broń i tyle, bo... To, że umiemy się lepiej bić, to jedno. Dobra, nie będę już zbierać tych ścierwojadów, nic, bo mi się nie chce. Super, cześć. Dobra, pobijemy sobie. Kurczę, proszę mnie nie bić już. Dobra, tam dalej jeszcze nie będziemy szli, bo wargi tam będą też, także... Albo orkowe psy. Ja też się mogłam wyleczyć, bo jednak tutaj wilków jest sporo w tym lesie. Także tutaj łatwo jest sobie podekspić. Dobra, no nie będę tego zbierać. Tutaj jeszcze ścierwojady. No to już przejdę tak, żeby też najwięcej potworów sobie tutaj załapać, prawda? No, co jest? Taki naprawdę dobry miecz, to ma bliznę oczywiście, ale bić się z blizną to nie jest mądre. Dobra, tam jest więcej wilków. A gdzie ja jestem teraz na mapie? Tutaj. Okej. Dobra, to powinniśmy iść chyba bardziej tędy. Przebiegniemy sobie po prostu przez ten las tak trochę na ukos, bo będzie tak wygodniej. Po prostu, niż tamtędy. Musimy uważać na cieniostwora, który jest tutaj w lesie, bo cieniostwór to nie jest przeciwnik dla nas. Podobnie tak jak SMP, moim zdaniem. Także no. Już zaraz będziemy na plaży prawdopodobnie. Bo ona tutaj już się niedaleko zaczyna. O, właśnie tutaj mamy plażę. Także na spokojnie. Tutaj mamy element słoneczny, podobno jest w skrzyni na dole. Także okej. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się z ognistymi jaszczurami bić. Bo z nimi to już sobie w ogóle nie poradzę.
Widzę tam jakąś skrzynię. Podejrzewam, że to tamta skrzynia. Tutaj są ogniste jaszczurki, ale no dobra. Widzę, że jesteśmy tak trochę pomiędzy nimi, bym powiedziała. Nie mogę zabrać stąd nic? Jak to? Dobra, nieważne. Czy to, no, widać, że ta skrzynia jest na wytrych, to ewidentnie, ale nie wiem, czy mi się zaznaczanie rzeczy nie popsuło. Bo nie mogę zaznaczyć totalnie nic. O, teraz mogę. Dobra, musimy ją otworzyć. Prawo, 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 a, dobra. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Wow, za drugim razem. Trzeci element słoneczny. Tak jest, elemencik mamy. Oh fucking, lepiej się stąd uwijać. Bo jaszczureczki postanowiły się nam zainteresować i podejść do mnie tak, jak nie powinny. Dobra, czyli ten element mamy. Za dużo nam to nie dało. Jednakże, tak, potrzebujemy się na pewno nauczyć siły. Ewentualnie właśnie kupić nową broń. Jak już tutaj jesteśmy przy obozie Bractwa, to może wypadałoby do Bractwa iść i tam spróbować jakąś broń lepszą kupić. No tak mi się wydaje, że to ma jakiś sens. No broń lepsza się przyda i to bezzwłocznie. Bo mamy ten miecz Wayne'a, a on już jest taki dosyć, bym powiedziała, słaby, szczególnie, że jest to dosyć taka krótka broń. Jednoręczna. Dobra, myślę, że... Okej, okay, tutaj są sześciorwojady, to na spokojnie, sobie to też wybijemy. Wiecie, jak już tutaj jestem w okolicy, to możemy tutaj już zajrzeć. Troszeczkę też sobie właśnie pochodzimy. No, halo. Ścierwojadzie. No właśnie widzę, że coś jest zepsute tutaj. Dobra, zrobimy sobie kolejny zapis, żebym nic nie utraciła. I tak. Schowujemy sobie broń. Tu jeszcze jakiś ścierwojad. Taki samotny jesteś, dziwnie tak. No, halo. Dobra. Tak. Czyli tak, mamy trzeci element słoneczny. I potrzebujemy jeszcze elementu słonecznego od Gomeza. Tylko no właśnie, na przykład z takim Karimem, to ja sobie nie dam rady za bardzo, bo on mnie bardzo ciacha. Podobnie tak jak ten jeden tam Gor coś tam obok Skatiego, ten gościu też mi niezły mantu potrafi spuścić. Czy tutaj z jaszczurkami się będziemy bawić? Myślę, że można. Już też będziemy mieli je z głowy. Widzę, że są aż cztery. A jaszczurka na hita. No prawie, jak kryt wejdzie. Ale widzę, że się panie zbagowały, także nie było problemu. Właśnie, tutaj jeszcze były krwiopijce, ścierwojady. Czemu wy jesteście poobijane? Fajnie, fajnie tutaj się dzieje. No. Tutaj jeszcze też kretoszczurki są gdzieś na dole. Nie wiem, czy nie w tej jaskini. Nie, tutaj akurat nie. W takim razie tam... O, właśnie, tutaj niżej. Jak widzicie, dużo tutaj tego biega, dużo mięsa, ale mi się już tego mięsa nie chce zbierać. Zauważam, że gościu ma zeza chwilami, nie trafia. Dlatego dobrze jest trafiać z góry. Podoba mi się to, że przeciwnicy już nam niewiele robią. Tak. Dobra, no nie wiem, czy dobrze, że tutaj przyszłam, ale potrzebuję gdzieś zdobyć lepszą broń. A obóz Bractwa przychodzi mi do głowy teraz, zamiast jeszcze obozu na Boże. Zamiast jeszcze obozu nad tym. Jak to się nazywa? Oprócz nowego obozu. Dobra, tutaj był taki kowal i on sprzedawał, prawda? Przejdziemy sobie tędy. On był tam za Fortuno. I zobaczymy, co nam tutaj może zaoferować. Ja pamiętam, że kiedyś kupowałam od niego broń. I chyba była taka nawet całkiem. Albo mi się wydaje. Ale no, zobaczymy.
Chyba, że tutaj nie będę mogła handlować jednak z tym gościem. To wtedy byłoby mi przykro, że tutaj przyszłam. Musisz uważać na to, co mówisz. To wtedy prawdopodobnie tego nie zobaczycie, tylko to po prostu wyślę. Boże, wyślę, wytnę. Cześć, chciałbym coś kupić. Dobra, masz broń. Tylko pytanie, co ty masz takiego fajnego tu? Masz łomotacz za 139. No, lepszy to jest niż nic. Niektórzy. Myślę, że mogę wziąć sobie to. Ale widzę, że to ma bardzo podobne obrażenia do mojej broni. Także ja jednak tego łomotacza nie chcę. Od razu wiedziałem, że będę. W takim razie przyszłam tutaj troszeczkę na marne. W takim oto wypadku idziemy teraz gdzie? Do starego obozu z powrotem. Jak się nauczę troszeczkę jeszcze siły, to może coś nam to da. Też obrażenia wtedy powinny być większe. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Także możemy sobie dać w siłę na spokojnie, tylko że siły mnie kto nauczy w starym obozie. Nie za bardzo ktoś mnie nauczy, bo siły uczył Diego, a Diego teraz w starym obozie nie ma, bo Diego jest w innym miejscu. Ale nie możemy zaczynać wątku czego? Nie możemy zaczynać jednego wątku, także to troszeczkę też nie wyjdzie. Dzisiaj takie troszeczkę będzie błądzenie moim zdaniem, ale przynajmniej mamy jeden element słoneczny, to jest najważniejsze. Czyli został nam tylko ten jeden w starym obozie, który ma Gomez. No dobra. Ciekawe. To jest. Dobra. Tak. Co ja wam mogę, moi drodzy, powiedzieć? Modyfikacja ma sporo błędów. Nie udało mi się dokopać do lepszego patcha, więc część błędów nie będzie naprawiona. Chociaż podobno patch nie za wiele zmienia. Niektórzy tak uważają. No nie wiem. Podobno zadanie skarb i drabina są w patchu naprawione. Niestety mi się patchu nie udało dorwać. Wszystkie linki były wygaszone. Także gram na tym podstawowym jakby w modyfikację. Niestety. Miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzimy z tym wszystkim. Nie podoba mi się tylko to, że mnie biją. Kto mnie bije? Że mnie biją ludzie w starym obozie. Bo nie powinni mnie bić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wszystkie jaszczurki, wszystkie. No nie powinni mnie bić. Szczególnie, że Gomez powiedział, że strażnicy nie będą nam przeszkadzać, po czym nagle taki szakal postanawia do mnie strzelać. Także no, nie tylko szakal, bo inni strażnicy również. Więc, no ja nie wiem. Nie mogę tego zrozumieć. Dobra, jesteśmy już przy starym obozie. Tutaj widzę, że krzypica się zabałętała i już zniknęła. Albo jednak nie. A, no tak, to jeszcze ta jaszczurka jest. Ja przecież nie szłam tędy ostatnio. Dziś ty się tu znalazła. Dobra, mamy to. Tak. Co lecimy teraz zrobić? No, można spróbować ich jeszcze raz pobić, ale to jest, myślę, moim zdaniem teraz bez sensu. Chyba, że będziemy liczyć na łód szczęścia po prostu. Czy tutaj szakal nadal stoi? Nie, szakal sobie poszedł. Więc to może być jakaś pomoc, żeby zająć się Mordragiem. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Wiecie, no ja mam ich wszystkich niestety pozabijać, bo inaczej się nie da. Dobra, więc z Mordragiem jeszcze nie było problemu. Przyłóż mu rasa, dobrze! Dobrze, cieniu, że chociaż ty mi kibicujesz. Jakoś tak to działa normalnie. Ćwiekowana maczuga. Czy ta broń była lepsza od mojej? Jest lepsza od mojej? Oczywiście, że nie. Ile ja mam obrażeń wreszcie tej mojej broni? 29. To mogłam jednak kupić tamtą. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Chociaż nie, tutaj kawaler nie miał. Dobra. Jakoś sobie poradzimy. To nie mój problem. Tylko gorzej, że tutaj stoi Skati. I Skati mnie bije za każdym razem, kiedy ja próbuję któremuś z gości przyłożyć. W ogóle Karim to bije mnie całkowicie. A też jest najemnikiem, którego trzeba zabić. Od razu wiedziałem, że będą. Chociaż skoro ty sobie tutaj teraz siedzisz,
Chociaż aktualnie to ty wstałeś. Jak na złość. Zrobimy tak. Chcesz mnie za... Mądrala. Co? Mamy to. I widzę, że mnie nikt nie atakuje. Super. Już nic nie chcę zrobić z tą bronią. Fajnie. Czyli widzę, że teraz jednak mi dano spokój. Tak, zjemy sobie jeszcze. No i został nam ostatni chyba gościu. Tak mi się wydaje. A tak w ogóle, czy ja nie muszę i tak iść do nowego obozu? Problem z Torusem. Tak, i tak muszę iść do nowego obozu. I ty sobie tutaj teraz stoisz. Gorhanisie. Także ja bym sobie chciała ciebie się pozbyć. Schowaj broń. Masz szczęście. Dobra, udało się. Super. Mamy to. Jaką ty masz broń? Niewykończony miecz, ty mnie takim czymś biłeś. Dobra, czyli teraz... Aha, czyli Skadi jednak mnie atakuje. Dobra, Skadi to niech mnie tam atakuje, mam go gdzieś. Czy ja już zabiłam wszystkich, kogo powinnam? Tak mi się wydaje, że tak. Nie wiem tylko, czy nie muszę najpierw ogarnąć paczki, żeby mnie Torus tędy wpuścił. Także to za chwilę sobie sprawdzę. Tym, że przejdę obok Torusa po prostu. Bo wydaje mi się, że już innych ludzi tutaj nie ma. O Boże, zapomniałam o tym. O, in extremo. Znowu. Dobra, Gomez powinien być zadowolony, bo wydaje mi się, że zabiłam wszystkich ludzi. No, tak myślę. Witaj. Już mogę? O tak. Pozbyłem się wszystkich. I kolejny poziom, moi drodzy. Dobrze, jesteś całkiem silny. Dobra, oddam ci ten kawałek kamienia. Super. Weź go, a teraz spływaj. Super. Mamy to, co potrzebowaliśmy, czyli jednak dzisiejszy odcinek nie jest taki bardzo skazany na straty. Teraz znowu trzeba przejść obok Torusa, który mam nadzieję nie wkopie mi za to, że nie ogarnęłam mu nadal tego dla magów. Zobaczymy za chwilę. Ale tak, mamy wszystkie elementy słoneczne. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czy one są tutaj? Tak, drugi element słoneczny i trzeci element słoneczny. Nie chciałbym być. Tak, żebyśmy to rusanie. Okej. Kurde, ja tak lubię in extremo, no ale przepraszam, ale dostanę demotyzację. Naprawdę. W dzisiejszych czasach. Wiecie, ja jakoś bardzo na tym nie oberwę, bo nie mam włączonego zarabiania na filmach. Ale no osoby, które mają, no to nie polecam. Dobra, gdzie idziemy? Idziemy oddać najpierw ten element słoneczny, czy idziemy do nowego obozu? Może najpierw oddajemy ten element słoneczny. Przynajmniej to możemy zrobić dzisiaj. A potem się zobaczy. Później ewentualnie sobie pójdziemy właśnie tam do nowego obozu. Być może nas też tam ogólnie gra skieruje. Jest też taka możliwość, dlatego bym wolała najpierw iść tutaj oddać te dwa elementy słoneczne. Mamy obydwa, także jest ok. Tutaj już zębaczy nie ma, wszystko jest tutaj już wybite, także też nie ma problemu. A i przy okazji oddamy zadanie, że bestia jest mordercą. I to kto chciał? Kto chciał to od nas? Aha, jeden też z magów, no to na spokojnie. Także mamy dwa zadania wykonane, możemy na spokojnie wrócić do tego obozu, no i ogarnąć temat. Cześć Hensanik, cześć Flamingo, może ty kiedyś będziesz miał dla mnie jakąś questa. Dobra, to tak, od razu do magów chyba idę, nie? Tak długo jak mnie. Bo tutaj nic nie potrzebuję. A czy od ciebie mogę kupić jakąś broń? Widzę, że się jakieś tekstury zepsuły. Super, co ty masz za bronię? Jaką masz? O, ty masz dobre bronie. Miecz szeroki. No to możemy na spokojnie sobie kupić, mi się wydaje. Co prawda sporo hajsu, ale powinniśmy dać radę, jak sprzedamy te dziadostwo. Kilof sobie zostawię, pałkę nie. Długi łuk, to sobie zostawię ten właśnie długi. Spodnie możemy sprzedać, tutaj zostaje. Najwyżej dołożymy bryłek, bo też mam sporo ich.
Myślę, że na bryłki możemy dołożyć na spokojnie. No właśnie. Także dokładamy bryłek i będziemy mieli zdecydowanie lepszą kosę. I to się przyda. Nie wiem, czy nie dostaniemy i tak lepszej broni, ale no, jestem, myślę, w stanie zaryzykować to, że kupujemy lepszą broń. Mamy to i 5 punktów zręczności. To od razu się nauczę. Od razu lepsza jest też broń dłuższa. Żebyśmy mogli łuk nosić. Cześć, Anfa. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Plus 5 do zręczności. Moglibyśmy jeszcze plus 5 do siły. I wiecie co, chyba to zrobię. Siła plus 5. I chyba mam i tak jeszcze 10 punktów, prawda? Tak, bo wbiłam poziom. Dobra, to może tak to na razie zostać. Jeszcze sobie łuczek założę. Super. I teraz będziemy szli sobie do magów. Tylko jeszcze zrobię zapis, żeby mi tutaj nic totalnie już nie uciekło. Ogarniemy temat i to chyba będzie na tyle na ten odcinek. Tutaj Anores. Czy to ty chciałeś ode mnie? Tego mordercę? Tak. Już wiem, co się stało. Tak? Owen powiedział, że Felipe kręcił interesy na lewo ze zwiadowcą Bestią. Niestety pewnego dnia się pożarli. Felipe był winien Bestii sporo sztuk złota. Felipe spóźnił się z zapłatą i Bestia go zabił. No cóż, Bestia poniesie karę, za to ty zasługujesz na nagrodę. Proszę, weź te bryłki. Czyli nam się troszeczkę za miecz zwróci. Dobra, pewnie to muszę tutaj Inzus, prawda, tutaj z Devustasem rozmawiać mam dzisiaj, czy nie? Czy z tamtym drugim? Skoro jesteś już teraz jednym z nas, mógłbyś coś dla mnie zrobić. A nie, czyli to jest całkiem inny gościu. Czytam tutaj pewną recepturę alchemiczną, lecz brakuje mi składników. Okej, okay. Znajdziemy pewnie. Przynieś mi 10 serafisów, wtedy coś uważę i dam ci spróbować. Mam chyba przy sobie. Ale nie kwestionuj mych słów. To, co każą ci magowie, jest dla ciebie święte. Tak. Mam. Mam serafisy, o które prosiłeś. Świetnie, daj mi je. Uważę coś nowego. Oto one. Okej, okay, waży. To ciekawe. Mam, zrobiłem. Proszę, skosztuj, czy ci odpowiada. Wow, cudowne. Dobrze, czyli mogę zacząć produkować napoje. Przyjdź do mnie później, może będę miał coś, co mógłbym ci sprzedać. To się już więcej nie powtórzy. Myślałem, że to się skończyło już. Pokaż mi swoje napoje, oto mój zestaw. Okej, okay, możemy u ciebie kupować, fajnie, masz dużo bryłek. To się już więcej nie powtórzy. Karax, to z tobą też miałam gadać. Dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Ludzie zawsze gadają. Mam pozostałe elementy. Wspaniale, oddałeś nam wielką przysługę. Nikim nie można polegać. Jesteśmy z ciebie dumni. Ach, Inzus chciał z tobą porozmawiać. Lepiej się do tego nie miesza. Weź te wszystkie elementy i lepiej idź do niego. Dobra, Inzus, to ty stoisz tutaj. Cześć. Chciałeś gadać ze mną. Myślałem, że to się skończyło już. Podobno chciałeś ze mną porozmawiać. Tak, słyszałem, że znalazłeś elementy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czy ktoś mi w końcu powie, co to za artefakty? To nie było zbyt. Jak już ci Karax mówił, nie wiemy do końca, co to jest. Dlatego poprosiłem cię, byś tu przyszedł i oddał mi elementy. Wtedy mógłbym je zbadać. Ile ci to zajmie? Do jutra powinienem wiedzieć, czym są te kamienie. Przyjdź jutro. Dobra. Skoro mamy przyjść jutro, to ja w takim razie, moi drodzy, pójdę sobie w spanko i w kolejnym odcinku dowiemy się, co dalej. Hej! Słyszałeś już wieści? Są tu in extremo. Pośpiesz się. Dzięki, Grim. Szkoda, że nie jesteś już w starym obozie, a in extremo jest właśnie w tamtym obozie. Dobra, wyspaliśmy się do następnego poranka i w kolejnym odcinku udamy się w takim wypadku do magów. Jeszcze tak sprawdzę sobie zadania, problemy z Torusem, elementy słoneczne, no i skarb. Dobra, czyli tak to wygląda. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle na ten odcinek. Słyszymy się w kolejnym. Cześć.